Mikołaj, ciąg dalszy. Dostałam paczkę od marki Nacomi. Oni robią przepiękne paczki świąteczne i już widzicie, że jest tego tutaj masa. Pierwsza rzecz, którą mam na samej górze i od razu Wam o niej opowiem, to kuracja retinolem. To możecie kupić w całości na stronie marki Nacomi. Ja sama ją robię, całość trwa 15 tygodni. Jeżeli szukacie czegoś, co fajnie Wam odmłodzi skórę, nawilży, zregeneruje i tak dalej, to ta kuracja na pewno mega się sprawdzi. Trzeba tylko pamiętać, że używamy do tego SPF-u i nie jest to dla kobiet w ciąży, ponieważ bardzo, to jest najważniejsza informacja, bo tutaj jest duża zawartość witaminy A, ale to jest też fajny pomysł na prezent, taka cała kuracja właśnie z marką Nacomi. Mam, stosuję, moja mama też stosuje, na razie jest na tym pierwszym, więc mam nadzieję, że będzie równie zadowolona jak ja. Dobra, i lecimy dalej. Cóż to? Mono. 500 elementów, puzzle. Dobra, mamy tutaj puzzle i to są monopuzzle, dziwnie zapakowane w taki sposób. Kochanie, będziemy układać puzzle, jeszcze ostatnio Ci mówiłam, że fajnie było sobie poukładać puzzle. Wow. To będzie niełatwy rysunek, a mamy tutaj jak on ma wyglądać. Ok, i będziemy układać. Jest tutaj bardzo dużo brązu, więc wydaje mi się, że bardzo mocno będzie to relaksujące. Dobrze, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że znajdę jakiś wieczór i chętnie sobie takie puzzle poukładam, byle ich nie zgubić, bo najgorsze to może być to brakujący element brązu. Niemożliwe by to było. Chyba wszystkie. Dobrze, że to jest tak mocno hermetycznie wręcz zamknięte. Świetne w ogóle na jakąś owsiankę, nie? Myślałam na początku, że są płatki. Bardzo dziękuję. Lecimy kolejne. Milusio, Milusio, Milousio. Jak trochę zaklęcie z Harry'ego Pottera. Milousio! Otwieramy Milousio! Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to może być. Cóż my tu mamy, co my tu mamy, co my mamy tu. Prezentuję turban. Turban? To jest jakiś luksusowy turban. To raczej taka trochę, czekajcie, Griswold taki turban nakładał. Jak go zamknęli na strychu, tylko cieplejszy, ten to taki bardziej designerski. Więc jak mnie, kochanie, zamkniesz na strychu, ja sobie tam turban naszykuję i jakby co, to ten miała turban. Dziękuję za turban. Okej, następne. Zobaczymy, co tu jest. Tutaj mamy właśnie całą tą... O, super! Bo do tej kuracji retinolem, wracam, jest cały taki harmonogram, jak używać po kolei każdego stężenia. I widzicie, że to z tygodnia na tydzień używamy go jakby częściej. Super, sobie fajnie odznaczać. Ja to drukowałam, ale fajnie, że takie coś jest dodane. Rewelacja. Dobra, otwieramy. Dalej, tu mamy dwa pudełka i widzę, że pierwsze jest z Boho Moss, czyli piżamy, najbardziej royal piżamy. Pięknie wiązane są te kokardki, chciałabym tak umieć wiązać kokardki. Wow. Jak to jest ładnie zapakowane. Wielka duma móc wręczyć Ci to pudełko, dziękujemy. Ale miłe! Boho Moss. Bardzo miło, że możecie mi wręczyć to pudełko, ja mogę je otwierać. Uj, mamy tutaj piżamkę, shorty, sztos i góra od piżamki, ale to jest fajnej jakości. Bardzo klasyczna, sztosowa piżamka, super, LXL, no dzięki Nacomi. Trochę schudło, ale ja bardzo lubię luźniejsze piżamki. Luźniejsze piżamki są najfajniejsze, bo nie wiem jak Wy, ale ja zawsze biorę piżamy trochę większe, lepiej mi się w nich śpi, więc super. Dobra, to jest moja pierwsza piżama Boho Moss w ogóle, chciałabym zauważyć. O Jezus, mam jeszcze drugą, czyli mam dwie piżamy Boho Moss. Aż mi się oczy zaświeciły. Otwieramy drugą. I co my tu mamy, co my tu mamy, co my mamy tu? A, instrukcja prania. Znowu dumni, ja również, że mogę otworzyć tak pięknie zapakowaną paczuszkę. Co tutaj jest? Jaki dresik! Sztos! Jaki fajny, kocham dresy. Dres fajny jest. A ja chciałam kupować beżowy dres do filmu z odtworzeniem stylizacji, także mega sztos. Ale to fajne, dupka mi się zmieści. Tu jest... dzięki. Wiecie, co ja lubię? Dziękuję. Czyli mam coś na noc i coś na dzień. Fantastycznie, bardzo dziękuję. Zwieńczę to wszystko turbanem. Bardzo, bardzo dziękuję, mega miły prezent na Mikołaja. Bardzo się cieszę, że jeszcze Mikołaj do mnie kolejny raz dotarł. Drodzy, to jest szczęśliwy rok. Mam nadzieję, że on będzie cały przyszły rok, będzie taki jak ta końcówka. Fantastyczna, bardzo dziękuję. Idziemy po Mikołaja na górę, bo się obudził. Więc... ale fajne pudełko. Ja mam taką w ogóle manię zostawiania sobie takich pudełek. I za każdym razem zostawiam sobie pudełka, wiecie, ja już mam takich pudełek. Ale to kokardki też wykorzystam na święta. Ja jestem zero waste, nie? Potem do tego wpakuję na przykład, nie wiem, nici. Będę miała nici z Boho Moss. Ktoś odpowie, o, masz piżamkę z Boho Moss. O nie, trzymałam piżamkę z Boho Moss. Oby nie. Dobra, idziemy po syna naszego małego. O, kokardki zostawię, świetnie sobie opakuję prezenty świąteczne. Mamie to dam. O, super. Mamie całą tą kurację, bo na razie ma 0,25, to będzie miała całą kurację retinolem. Fantastycznie. I od razu ma to. Super, dziękuję. To dzisiaj śpię w kolejnej piżamce. Fajny ten dres. Może bym sobie go założyła. Może sobie go... może... a! Moje przejście! Ha! Kocham to przejście! To jak? Super. Ojej! Moje sprzątanie. Moja siostra mnie ukróci o głowę, więc może tego tak nie będę robiła. Ach, przecież zapomniałam. Idziemy otwierać 7 i 8. Tak? Tak. 7 i 8, bo dzisiaj mamy 8 grudnia, więc mamy 2 zaległe okienka. Wczoraj wykorzystałam sobie prezent Krzysia z tym, z popcornem. Użyłam kulki, bo skoro już zasugerował. Idziemy po Mikołaja. Cześć. Bam. Tak, zawsze witam mnie twój tekst. Bam. Bam zrobiło coś? Proszę. Co zrobiło bam? Na kołdrę wszystko wyrzuciłeś? Ja. Dzień dobry. Pokazujesz dobry na prezenty. Panie. Tak, on już rano pokazywał. Tak? Mhm. Na prezent ale pokazujesz? Będziemy otwierać. Zaczekać. Tak, wszyscy będziemy otwierać. Super. Przebierzemy. O, a pa? Mamusia cię weźmie. Znalazłam lakier. Aha, tu schował. Dobrze. Mamusia cię weźmie. Super. Już. Przebierzesz go? Bo czuć. Tak, przebieram. To szybkie przebieranko. Otwieramy. Magia telewizji. Mignięcie, Mikołaj przebrany. Tak, chciałabym, żeby to się tak działo. Który wybierasz? Dobrze. Ten sobie upatrzyłeś. To daj mu zerwać. No oj, jeszcze raz spróbuj. No teraz spróbuj, no. Dasz radę. O, jest! O, udało się. Brawo! To idziemy od razu do sypialni. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden ściągamy. No bo 2. Wybierz sobie jeszcze jeden, Mikuś. Jeszcze jeden prezent. Zaraz będziemy otwierać. Dobra, wrócimy tu później. On jest zadaniowy, to tak się nie da. Tak, o, ale tu już coś widać. Coś tu widać ciekawego. Psa. Proszę. Mama pomoże. O, co to jest? Co to jest ciekawego? Jak myślisz, Mikołaj? To jest rybka. Tu mama ci otworzy. O, teraz możesz ją wyjąć. Proszę bardzo. O, oj. Co to taka rybka? Zobacz, pokazać ci, co ona robi. To daj, ja ci pokażę, tak? Tu tak rusza się tym ogonkiem. Zobacz. Ojej. Będziesz pływał dzisiaj z rybką? Super. Tak, tu się ruszał ogonek. Nakręcimy jeszcze raz. Proszę. Jak super. Dyk, dyk, dyk. Tak robiła po dosku? Gili, gili robiła? To co, idziemy jeszcze je otworzyć? Mamy zaległy, więc otworzymy. Z rybką idziesz? Dobra, tam zaraz będziemy otwierać też mamusi. Ale teraz idzie Mikołaj. Jeszcze jeden prezent możesz sobie wybrać. Wiesz? I który chcesz? Który? O ty! Ten. Koniaczku! Okej, mamy to, bo miałeś jedną rękę, mama pomogła. Trzymaj mocno. Trzymaj mocno. To jest super czas. To jest super czas. To jest super czas niespodzianek. Rybko przypadła do gustu chyba. Tak, rybka, spoko. Zobacz. Co to jest? No, musimy wyjąć z pudełeczka. Czekaj, już mama wyjmie jakoś. Co to? A naciśnij mu na szybkę. Tu naciśnij. Ja. Kocham jazdę po ulicach. Tut, tut, tut. Całe miasto mnie zachwyca. Kocham do kolegi. Zmieniam biegi. Ja. Ja, ona śpiewa. Ale ona śpiewa i po polsku. Pomaga autko podróżować? Jestem autkiem, chcesz się przejechać? Moje małe koła kręcą się. Tak? Jak tańczysz? Jedź! Pomagam ludziom podróżować. Chcesz się przejechać? Auto! Tak jest! Świetnie. Tutu! Chcesz się przejechać? To jest cały zestaw tych aut różnych. Tak? Ja widziałam, no widziałam jeszcze autobus był. No nie? Jeszcze jest wywrotka, fajna też. Straż pożarna. A, ambulans! No, cały zestaw. Betonowóz, traktor, spycharka. O, i tu jest nawet takie coś. Tut, tut, autka. Tut, tut. Tut, tut. Tut, tut. Jest. Super. Chyba coś znaleźliśmy. Uuu. Wystarczą tylko 24 prezenty. Pomagam ludziom podróżować. Świetna pokazać tatusiowi. Tak. Wszystkim pokażemy. Ja. Chcesz się przejechać? I rybkę masz? Tak. To dla mamy. Dalej jest, patrzcie co to jest. Dalej jest. No to dzisiaj dwa super prezenty trafione, co? Chcesz się przejechać? Chyba tak. Tak. Dobrze. Chcę to wynieść. Teraz ja? Tak, teraz ty. Chcesz otworzyć Mikołaj ze mną prezent? On się będzie bawił. Dobra. To dzisiaj sama. Ach. Dzisiaj masz 7 i... 6 i 7. Nie, 6, 7 i 8. Budda. Ale to już jest wyciągnięte, kochanie. Bo to aż 6 była na Mikołaja wczoraj. Prezenty. A ty to schowałeś za buddą, bo się nie zmieściło. Ale super! Zrobię ci dróżkę. No, trasę! No tak, bo to było na Mikołaja, tak. Kochana. Ja uwielbiam twoje prezenty. 7. Jedno dla ciebie. Dziękuję. Yes! Słodycz. Kocham. Idealny, najlepszy. I 8. 8 to nie wiem gdzie jest. A jest tu. Duża, nie, długa. Mam różdżkę Harry'ego Pottera! Też mam długopis, bo to chyba długopis, nie? Mhm. Tit, tit, tit. Biegi! Będziemy znać... to śpiewać. Tak, będziemy znać te piosenki mega. Tak, to jest prezent. Ta Mama mówi! Tak mówi autko? Dobra. Spasuję. Ależ to... A jak trzeba coś podpisać, to ja zawsze gotowa. Dziękuję. Jej! Kogo to była różdżka? Pamięta ktoś, kogo to była różdżka? To jest może napisane. Van Pen. Nie ma napisane od kogo, ale może są tu jacyś tacy mega fani Harry'ego Pottera i wiedzą, czyja to była różdżka. Bo jest bardzo charakterystyczna. Mi się wydaje, że takiego faceta z białymi włosami długimi. Ojciec tego takiego niedobrego chłopaka. Malfoya? Malfoya, no. To mi się kojarzy, ale nie wiem, co tak było. A może, nie wiem. Może ktoś tu jest, to dajcie znać. I cukierki. Dziękuję, kochanie, sztos. Ale ci się wymierzyło. Teraz Krzyś. Taka zapakowana dość. To jest pudełko z czymś. Nie pamiętam. Ciekawe co to jest. A pamiętam. Ciekawe co to jest. Perfumki dostałem od Martusi. Ty. Dziękuję bardzo. Sprawdzę sobie od razu. To było bardzo długo utrzymywane w tajemnicy. Bardzo długo. Miki je pakował. Miki pakował? Tak. Bardzo ładnie. Cudownie. Ładnie pachną, no. Bardzo ładnie pachną, no. Fajnie. I ósemeczka, kochanie. Ale mi nie zabrał? Ósemeczka to jest to, tak? Do tyłu jak majciochy. Ty powiedziałeś, że chcesz kalendarz adwentowy właściwie z samych majciochów. Bluzeczka, z moja taka, mój styl. Tego koloru jeszcze nie mam. Nie masz go. To jest właśnie, to są te bluzeczki, które zawsze kupuję, tak? To tak. Są te. Te z długimi rękawami. Czy się uwielbia po prostu. I właśnie nie mam jeszcze tego koloru, także już teraz mamy już chyba wszystkie. Już wszystkie, kochanie. Niektóre nawet ma zdublowane po dwie. Ojej! Super. Ekstra! Ale ładnie pachnie. Bardzo ładnie, no. To jest 104. O, od razu, ale przepięknie. No, 104 jest super, mi się podoba. Przepięknie pachnie. Mogę tak pachnieć. Mogę tak pachnieć, bo, tak. To jest taki zapach bogactwa. Bogactwa, zapach bogactwa. Chociaż takie perfumy będziemy mieć. Jeszcze... Tak, Mikołaj tańczy. Dobrze, to włącz, teraz wszyscy tańczymy. Tak? Akurat teraz nie ma piosenki, a mama już się nastawiła. On mówi po swojemu to, co on powiedział. Super! Tak tańczysz? Nacisz jeszcze raz. Kocham jazdę po ulicach, tut, 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 całe miasto między sama do kolegi. Brawo! Super! To co? Wydaje mi się, że na dziś to wszystko. Myślisz, taki krótki odcinek? Nie będzie 40 minut? No nie wiem, myślisz, że się obrażą? Nie wiem, ale ja... Ale możecie zawsze dać w komentarzu opinię. Czy wolicie takie krótsze vlogi, czy takie bardzo długie? Mhm. Tak, czy dajecie radę oglądać cały? Albo tak? Kiedy oglądacie vlogi nasze, takie długie? No nie? Czy to jest dla was taki fajny odstres? Idzie pan z tym? Niesamowity jest. To będziemy wdzięczni za informacje w komentarzu. Tak. Czy wolicie tak? Takie długie albo takie skompresowane. Będzie cały dzień teraz to. Dziękuję. Pycha. Pycha. Porządny gryz wziąłeś. Poważnie, jedziemy? Tak, do dalej nic. O ja! Dalej to nie jest dla ciebie. Jeszcze jeden. Ale pyszny. To jest miesiąc rozpusty. Tak. Trzeba dobrze zakończyć ten grudzień. A później będziemy mieli odpoczynek, relaksację i przytulanie. Dokładnie. Tak, Mikołaj? Zgadzasz się ze mną? Chcesz się przejechać? Tak, tak, była muzyka. Bardzo ci pasują te piosenki. Tak. No. Jeśli zastanawiacie się, co kupić waszemu dziecku, to w końcu mamy zabawkę, która jest super, przynajmniej dla naszego Mikołaja, i bardzo się sprawdziła. Zobaczymy, jak wytrzymamy z tą muzyką, tak. Ale jemu się bardzo podoba. No tak, bo teraz co vlog, to pewnie będzie to grało, chyba że się mu znudzi. Idziemy obcinać pazury z Juszą. Mhm. Tit, tut, tit, tit. My zapalimy sobie w kominku i robimy wieczór z filmem, bo jak zawsze co roku Kevin musi wlecieć i stwierdziliśmy, że dzisiaj to jest najlepszy dzień, aby ten Kevin się pojawił. No i co? My was zachęcamy do zrobienia zadania, które pojawiło się na Instagramie, czyli właśnie w temacie takiego świątecznego filmowego wieczoru. Your heart away, you wanted to fight this feeling. I thought it was nothing, we turned into something else. Now when I take a look around, this is just what I wanted. I thought that we were going down, I'm so glad that I fought it, cause we're here now, here now. Baby, we were jakie dobre. O! Musisz to spróbować, chodź. To jest najlepszy przepis ever. Mój prywatny, nikim nieinspirowany, absolutnie, oprócz Ducha Świąt. Duch Świąt, tamten jest twój. To zostaw mi. Delikatnie, bo bardzo gorące. Było delikatnie. Gorące, ale pyszne. Bardzo dobre. Słodziutkie. Ale gorąco. Ale delikatnie. No Jezu. Daj buzi. Mam za mocne płuca. Kocham to. Dobre, naprawdę dobre. Pyszne. No, kochanie. O, czekoladę trafiłam. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay. Jest za gorący. Gorąca czekolada, jak sama nazwa wskazuje, ma być gorąca. Jest przepyszna. Gorąca taka. To jest sztos przepis, bo to jest takie czekoladowe, kakao czekoladowe. O, tak to nazwałam. Kocham je. Już wiem, że je kocham. Ojej! Temu jest słodkie. Bo laska się rozpuszcza. Już wiem, po co są te laski. Nie do lizania. Do takich rzeczy. Dajcie znać, czy chcielibyście przepis. Odpalamy Kevina. Ale ja bym zjadła ich pizzę. Nie włoską, tylko amerykańską pizzę. Pizzę to bym nie. Ale bym zjadł pizzę... Tej z Kevina, tej, że ja bym zjadła tą, którą on je teraz. Nie. Nikt nie zauważy. On je chyba 4 sery, no nie? Bo serowa pizza. Mhm. No nie 4 sery, serowa. Może bez... Bo może to jest taka margherita po prostu no. Z serem i... No może zróbmy sobie taką pizzę z Kevina. Ale może gdzieś przepis. No przypatrzmy się, jak będzie ją jadł, co na niej jest. A będzie jadł? On będzie jadł. Nie wiem, czy zniosę ten kadr. To co, my się żegnamy. Wy wpadajcie do Marty na Instagrama, tam będzie dla was zadanie. Będzie bardzo miłe zadanie dzisiaj, także wpadajcie koniecznie. Mam nadzieję, że sprawi wam równie dużo przyjemności jak nam i spędzicie ten wieczór bardzo rodzinnie i klimatycznie. I co, że jest połowa tygodnia? Co z tego? No. Czwartek w taki mały piątek. Do zobaczenia na Instagramie. I co? Widzimy się już jutro. Tak, pa! A jutro będą propozycje filmowe, świąteczne, na wieczory, zimne. Jej. Dobrze. Tak będzie.